Cześć, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Dead Space 3. Jesteśmy teraz w ostatniej części tego statku Terra Nova. No i naszym zadaniem jest odnaleźć coś, dzięki czemu będziemy mogli się stąd wydostać i przetransportować na planetę lodową Tau Volantis. Muszę iść tam, ale najpierw bym jeszcze zerknął po tej stronie, czy czegoś nie ma przypadkiem. W tym razie otwórzmy to i zobaczmy. Somatic Gel. O proszę. Czyli teraz dopiero mam informację, że mogę stworzyć Torque Bar, który jest potrzebny do odblokowania pewnych rzeczy. No okej. Znaczy pewnych rzeczy, pewnych przejść chciałem powiedzieć. I tutaj mamy nawet to przejście. Czyli jednak w takim razie możemy to wytworzyć przy jakimś stole do craftingu. Jeszcze w ogóle zobaczmy, czy... O właśnie, tutaj mogę ustawić sobie naszego bota, więc połóżmy go tutaj. I niech on sobie poszuka dla nas zasobów, a później jak będziemy przy jakimś stole do craftingu, to on powinien nam już te zasoby przywieźć. Przynajmniej tak się powinno stać za jakiś czas. No ale ponieważ tam nic nie ma na razie, to przejdę w takim razie tutaj, do tej windy. Wow! O nie! To jest znowu ten regenera... O Jezu! To jest ten regenerujący się potwór znowu. Dobra, zwolnijmy go. I chcę tutaj wejść. Chcę stąd spadać. No to kurde, będę miał problem znowu. Na razie sobie wjeżdżamy, ale podejrzewam, że niedługo będzie trzeba czekać, aż tutaj będą mnie znowu gonić te regenerujące się stwory. No nic, zobaczymy. Okej. Słyszę przeciwnika. Found the crozier, and it's, well, it's a piece of shit. No way I can pressurize the cabin. We'll have to remote pilot it back to the repair bay on the Roanoke. Yeah, right. Let me look around. If I can build a remote relay, I can plant it on the hull. No dobra, więc mamy nowy cel misji. Muszę wytworzyć... Czekajcie. Ok, muszę przede wszystkim znaleźć trzy różne przedmioty, które będą mi potrzebne do tego, aby skonstruować coś, co się nazywa po angielsku Remote Relay. I to mi się przyda do tego, żeby się stąd też wydostać. Czekajcie, spróbuję tutaj wezwać. Aha, dobra. Czyli mogę przejść na drugą stronę po prostu. Najpierw jeszcze zobaczę tutaj w takim razie. Ja muszę iść i tak tam, no ale... Najpierw tutaj mam jeszcze jakąś szafkę. Somatic Gel. I to chyba będzie wszystko w tym miejscu. Tutaj ewentualnie mogę zjechać na dół, ale może na razie nie będziemy tego robić, skoro cel mi wyraźnie pokazuje w tę stronę. Aktywujemy. Ok, mogę się przemieszczać między trzema punktami. Najpierw tutaj przejedziemy w takim razie. Później się będziemy martwić, gdzie udać się w dalszej kolejności. No i okej, widzę, że jest stół do craftingu. Zaraz w takim razie go użyję, bo zabierajmy jeszcze stąd wszystko. Tutaj jeszcze też mamy coś. No okej, sporo nowych zasobów, jak widać. O, jeszcze coś. Dobra. No i teraz pozostaje tylko w takim razie podejść do tego stołu do craftingu. I tak się zastanawiam, czy by sobie nie ulepszyć czegoś tutaj właśnie. Okej, jest napisane, że nie mam jeszcze żadnej z części potrzebnych do stworzenia tego przedmiotu, którego mam teraz stworzyć w wyniku misji. Dobra, oprócz tego sporo nowych rzeczy pozbieraliśmy. Wow, naprawdę dużo. I jeszcze w międzyczasie zdobyliśmy pudełko, które nam dodało sporo nowych zasobów. No i dobra. Tutaj w ogóle mamy jakieś nowości. No i czekajcie, ja bym, kurczę, sobie coś zmodyfikował aktualną broń. Zerknijmy tutaj. I chodzi mi konkretnie o tą broń. O karabin liniowy. Dodalibyśmy sobie tutaj dolne narzędzie, które na razie nie jest jeszcze dodane. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Hydraulic Engine. Oprócz tego Military Engine. Oraz Plasma Core.
Szczerze mówiąc, najlepsze statystyki ma ten military engine. Nie wiem, czy to nie będzie po prostu karabin jakiś. To ma największe statystyki. Kusi mnie trochę ta plasma core, bo jest to rażenie prądem przeciwników, ale szczerze mówiąc ma to niższe statystyki, więc zainwestuję w to. Dodamy sobie military engine i zobaczymy, jak to będzie działać. Tutaj jeszcze w ogóle mogę sobie coś zmodyfikować. O kurczę, mogę z tego stworzyć sobie nawet shotguna. Oczywiście będzie zadawał większe obrażenia, ale z drugiej strony będzie wolniej strzelał, co jasne, no i miał mniej naboi w magazynku. Sam nie wiem teraz. W sumie to może spróbujmy. Ale nie, najpierw może w takim razie wypróbuję to jeszcze za chwilkę. Tutaj jeszcze oczywiście mogę sobie ulepszyć to w razie czego wszystko. Dobra, najpierw chcę to wypróbować wobec tego. Niech on mi tutaj zmodyfikuje tą broń właśnie. I sprawdzimy, jak to w ogóle działa teraz. Powinien teraz strzelać taki karabinek. Tak jest. To w sumie sam nie wiem. Chyba jednak bym zainwestował w shotguna, powiem wam. Tak mi się wydaje. W takim razie podejdźmy tutaj i sobie zrobimy właśnie z tego shotguna. To będzie naprawdę niezła broń, kurczę. Szczególnie, że ja często walczę na krótki dystans, więc naprawdę przyda mi się to, żeby to był shotgun, a nie karabin. W takim razie tutaj proszę o modyfikację. Gdzie to było? Tutaj. Conic Dispersal. No i dobra, zwiększone obrażenia mamy w takim razie dzięki temu. Oj, to będzie moc, naprawdę, coś mi się wydaje. Okej, okay, Isaac tutaj znowu montuje tą broń. I za chwilę jeszcze sobie ulepszę coś, bo mam też przecież możliwość ulepszenia tego dolnego narzędzia. Więc od razu to wypróbujmy. Jeszcze zerknę tylko tutaj, ale nie, najpierw jednak to. Czyli tak, lower tool. Co ja w ogóle jeszcze mam do użycia? Szybkość przeładowania, szybkość strzałów i obrażenia dodatkowe jeszcze. No i też zwiększony magazynek. Dobra, zobaczmy. Może magazynek sobie zwiększymy. Właściwie to jest równocześnie i magazynek, i szybkostrzelność, więc to się przyda. I ja to sobie ulepszam tylko na tego shotguna. I obrażenia może zwiększymy, sam nie wiem. Tutaj by się przydało odblokować dodatkowe do górnego narzędzia. I tutaj sobie zwiększymy obrażenia w takim razie. Tak samo dodaje nie tylko obrażenia, ale i przeładowanie szybsze. No i co, mamy jeszcze jedną rzecz. Przeładowanie. No to możemy sobie tutaj zainwestować w przeładowanie tego dolnego narzędzia. Czyli tego shotguna. No i dobra, to będzie na razie tyle. Naprawdę można się nieźle pobawić z tymi modyfikacjami i stworzeniem tych broni. To jest bardzo ciekawa sprawa, trzeba przyznać. Dobra, mam strasznie dużo małych apteczek. Może by się przydało trochę ich poużywać teraz. W takim razie tak też zrobię. Zainwestuję tutaj trochę w te małe apteczki, znaczy zainwestuję. Włożę po prostu je sobie do ekwipunku. Może niech będzie jeszcze trochę amunicji, co? Bo już mam trochę mniej. Dobra, tyle wystarczy, myślę. No i dobra. Wyruszamy w takim razie dalej. Gdzie ja muszę teraz się udać? Aha, bo to mi pokazuje tylko ten stół. Czyli ja na własną rękę muszę wyszukać tych części. No cóż, to tak też zróbmy. Aha, czekajcie, ja się jeszcze muszę jednak wrócić do stołu, wybaczcie. Ale przecież muszę stworzyć tamten torque bar. Dzięki czemu otworzę tamto przejście, które miałem wcześniej. Mam nadzieję, że będę miał odpowiednie zasoby do tego. No ale zaraz się przekonamy. Zupełnie o tym zapomniałem, a pewnie tam muszę się też wrócić, żeby zdobyć jedną z tych części. Oj kurczę, chyba jest przeciwnik, kurde! Patrzcie, to jest shotgun. Nieźle. Dobra, niezłe ma kurczę obrażenia. I trzeba go też będzie używać na pewno. Tak sobie myślę. Dobra, ja kurczę jeszcze słyszę. Chyba. Czy tam po drugiej stronie, czy co? Tutaj w najbliższej odległości nie ma żadnego przeciwnika. No dobra, to się na razie nie będę tym zajmował może. W takim razie podejdźmy tutaj do tego stołu. I zaraz sobie stworzymy to, co chciałem, czyli ten torque bar. Weapon crafting new. Okej, no i co teraz? Gdzie ja to mogę wytworzyć w ogóle? O, to jest pytanie. Plasma core. Okej, myślałem, że to tutaj gdzieś, ale jednak chyba nie za bardzo. Tutaj mam blueprints.
shotgun. Tak się teraz zastanawiam, nie do końca wiem, gdzie to mogę sobie wytworzyć właściwie. Może tutaj. Tak jest, tutaj mam to. No okej, okay. I rzeczywiście tego tungstena potrzeba. No ale okej, okay. Akurat na jedno mi wystarczy. To ja mogę sobie teraz to ulepszyć. W takim razie szkoda, że tego wcześniej nie wiedziałem. To ja bym w tych opcjonalnych pomieszczeniach sobie tego użył. To wiecie co? Ja w takim razie... Albo nie, później się tam wrócimy. Na razie zwiedzimy sobie te pomieszczenia tutaj jeszcze. No i uważajmy na przeciwników, bo tutaj będzie ich chyba trochę. Tak mi się wydaje, sądząc po tych odgłosach, które są ciągle wydawane. Tutaj ten shotgun ma 8 naboi, tak więc nie jest tak najgorzej. Oj! O kurde! Zastrzelić to! Dobra. Z tyłu nie nadciąga nic. Wow! Ależ kurde! Jeszcze jeden! Spadaj stąd! Ależ on jest szybki. Trzeba go zwolnić, co? Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Dobra, no i gdzie jest ten przeciwnik kolejny, bo słyszałem go. O proszę, scavenger bot już powrócił do stołu z craftingiem. Kurde, nie wiem gdzie on jest. Tutaj idzie. Skubany. Dobra, załatwiony. To na razie będą wszyscy. Tutaj jeszcze coś mamy. Oj, 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 jeszcze kolejny. Kurde. Gin. Jeszcze raz. Dobra, udało się. Zabieramy apteczkę średnią. Tutaj też coś mamy. O proszę. To jest jedna z części, których potrzebujemy. Więc jeszcze potrzebuję dwóch. No więc trochę sobie tutaj poeksplorujemy. Jednocześnie ciągle, kurczę, słyszę tych przeciwników nieznośnych. Wow, gdzie? Gdzie? Serio, te odgłosy są dziwne, naprawdę. Tego nie ruszę nawet teraz. Jezu, tu się znalazł nagle. Odsuń się ode mnie. Dobra, jakoś się udało. Nawet nie wiadomo, kiedy tutaj na mnie wyskoczył. Dobra, i znowu słyszę. Coś mi się wydaje, że on na górze jest. Gdzie? Kurde. Słyszę, jakby było obok mnie, ale nie widzę go. Tam jest, po drugiej stronie. Dobra, załatwiony. Tutaj mam kolejną część, już widzę. Czyli już dwie części zdobyłem. Dość szybko. Myślałem, że dłużej mi z tym zejdzie. No i gdzie znowu? Dobra, tutaj już się wracam, więc w takim razie udamy się teraz tędy i użyjemy windy, bo jeszcze mamy jedno przejście, gdzie muszę się udać ewentualnie. Więc zaraz to sprawdzimy. Jak wygląda kwestia ekwipunku? A, już nie będę zaglądał na razie do tego stołu. Dobra, on jest tam, okej, widzę go. Czekajcie, może uda mi się go trafić, ale... Aha, on przychodzi pomiędzy tymi szybami tutaj. A to ciekawe. Znowu tam wyszedł. Okej, wreszcie go trafiłem. No i dobra, tutaj mi jeszcze zostało jedno przejście. Aktywujemy sobie i tutaj muszę przejechać. Czyli na dół, na tą stronę. Wow, gdzie, gdzie? Kurde. Najpierw tutaj jeden, ale drugiego też słyszałem. Aha, dobra, tutaj jest już... Dobra, to tutaj na sam koniec pójdę w takim razie. Jeszcze tylko załatwię. Okej. Okay. Czyli tak, wobec tego najwyraźniej muszę się wracać tutaj. I tędy jakoś przejść na dół. Dobra, załatwmy go. Okej. Okay. Z tyłu nie idzie? Raczej nie. Dobra, spadamy. On tutaj mi zostawił apteczkę małą. I tędy zjadę na dół. Dobra, to już wszystko jasne w takim razie. O kurde, słyszę więcej niż jednego. Tylko gdzie konkretnie, gdzie konkretnie? Spadamy, spadamy, spadamy na razie tutaj. No, gdzie są te stwory? Chyba na górze mi się wydaje, wiecie? Ajajaj. Się wydaje, jakby byli wszędzie. Dobra, na razie spadamy tędy. No proszę, mamy już ostatnią, trzecią część. Czyli teoretycznie możemy już sobie stworzyć ten przedmiot, który jest potrzebny nam do przejścia dalej. Dobra, tutaj wyszedł. Mamy już wszystkie trzy części, ale ja nie będę jeszcze tego robił. Najpierw się... Wow! Kurde, przestraszyłem się, przyznam.
O kurde. Dobra, kolejny jest. Jeszcze. Dobra, padł. Okej. Co my tutaj mamy? Jeszcze w tym. Somatic gel. Strasznie dużo tego żelu znajduję. Przeładujmy może jeszcze... A nie, to już mam przeładowane. Dobra. No to wchodzimy na górę. Uff. Gdzie to jest w ogóle? Tutaj jest sam początek, tak? Czy nie? Zerknijmy tutaj. Tak jest. Tutaj jest. Chodziłem, czyli się droga zapętla. No dobra. Wjeżdżamy na górę wobec tego. No i tak, tak jak już mówiłem, mogę teraz podejść do stołu z craftingiem i wytworzyć ten przedmiot, który jest mi potrzebny. I tak też zrobię, ale zanim jeszcze cokolwiek zrobię fabularnego... Chociaż nie, dobra, nieważne. Najpierw wrócimy się jednak. I spróbujemy otworzyć tamte pomieszczenie, do którego potrzebuję tego torkbara. Tak jak mówię, kurczę, żałuję, że wcześniej nie wiedziałem, że mogę już wytworzyć ten torkbar. To bym go wykorzystał na te... Wow, słyszę coś. O nie, bo tu jest ten. Stwór regenerujący się chyba. Spadamy stąd. Dobra, może być i tutaj. I otwieramy to w takim razie. Torkbar zainstalowany. I proszę bardzo. Możemy sobie teraz to otworzyć. No właśnie, już kurczę, dwa takie pomieszczenia zablokowane znalazłem wcześniej. A tutaj mamy sporo nowych przedmiotów. W poprzedniej części mieliśmy takie też pokoje zamknięte, tylko że wtedy potrzebowaliśmy tak zwanego ogniwa. Tym razem jest to torkbar, który musimy najpierw wytworzyć. No i dobra, widzę, że trochę zasobów znalazłem. Nie ma tutaj jakoś tego wyjątkowo dużo, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie więcej, ale mimo wszystko warto było tutaj zajrzeć. Dobra, uwaga na przeciwników, którzy tutaj mogą się jeszcze czaić. Bo tutaj ewidentnie coś słyszę. Ale dobra, na szczęście uda mi się uciec. I bardzo dobrze. Wjeżdżamy w takim razie, a raczej zjeżdżamy na dół, bo widzę po strzałce, że zjeżdżamy. No i pora tylko teraz wytworzyć ten przedmiot, którego potrzebuję. I wtedy spróbujemy go zainstalować na tym stateczku, czy jak tokolwiek nazywać. Okej, czekajcie, gdzie był ten... Aha, tam był ten stół. Dobra, czyli muszę w takim razie przywołać tą windę i przejadę sobie na tą stronę. Okej, używamy w takim razie tego. No i jedziemy tutaj na prawo. Jest to wszystko dość logicznie zrobione, trzeba przyznać. Mimo tutaj mowy o jakimś zacinaniu się w grze. No i dobra, mamy stół do craftingu. No i jak widać mamy wszystkie elementy, które są potrzebne do wytworzenia tego Shuttle Remote. No i nasz scavenger bot powrócił i przywiózł nam tutaj sporo dodatkowych zasobów. Czyli możemy go znowu gdzieś wysłać niedługo. No i tak... Gdzie ja to mogę teraz stworzyć? Craft Items? Okej, chyba raczej nie tutaj jednak. O proszę, mogę też właśnie... Widzę, że naboje akurat wykorzystują scrap metal, którego mam od groma. Więc nawet gdy mi zabrakło naboi, to naprawdę mogę jeszcze sobie dużo wytworzyć. Tutaj somatic gel to apteczki. O naprawdę, nie będę musiał narzekać na te elementy. Ale proszę, wcześniej potrzebowałem... A nie, te same elementy potrzebuję teraz też. No dobra, mam jeszcze stazę. Okej. Odnajdźmy w takim razie... To czego ja tutaj szukam właściwie? Chyba, że ja już po prostu muszę podejść do tego statku. Być może to jest rozwiązanie. Dobra, weźmy, może schowajmy jednak trochę tych apteczek. A, niech będzie jedna tylko. Dobra, szczerze. Okej, a więc wyjaśniło się. Czyli muszę już teraz tylko zainstalować te remote relay. Czyli podjeżdżamy sobie tutaj. Najwyraźniej to tutaj muszę zrobić, tak? Jak rozumiem. Aż zobaczę sobie cel. Tak jest. Spróbujmy. Dobra, i co teraz?
Już mogę coś zrobić? Tak jest. Hey, that worked. I can see the shuttle readout. Okay, hang on. I'm gonna try and start her up. Okay, Ellie próbuje to uruchomić. No good. It's out of fuel. Oh, wait, there should be a refueling station on the upper floor. Here, I'm sending you the coordinates. Okay, I'll head up and refuel the shuttle. We can try restarting it after that. No dobra, jakby tego było mało, no to brakuje teraz paliwa z kolei. No i nasi kompani nam tutaj wysłali współrzędne do miejsca, gdzie powinniśmy móc to paliwo sobie znowu zregenerować. Okej, muszę najpierw tędy przejść. To ruszajmy. W sumie to mógłbym mało apteczkę użyć, ale jeszcze poczekam, aż trochę mi zużyje się tej energii. Na razie właśnie chcę się skupić na zużywaniu małych apteczek, bo mam ich za dużo, a dopiero później będę używał tych średnich. Dobra, wchodzimy na górę. Właśnie mówili, że to jest na wyższym piętrze, czyli idę w dobrym kierunku, co zresztą pokazuje wskaźnik. Tak jest, w tę stronę. Okej, mam tutaj już przeciwnika. No chodź, 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 chodź. Zaraz cię załatwię. Wow! Okej. Jeszcze kurczę strzela we mnie tym. Skubany. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra, znowu mu to odrąbmy. Okej, udało się. Wow! Jeszcze drugi. O nie, 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 nie. Kurczę, spowolnijmy go i przeładujmy szybko. Dobra, udało się, zdążyliśmy. No nieźle, zrobiło się gorąco znowu. Już było za spokojnie. Dobra, użyjmy tej małej apteczki, jeszcze jedna. Okej. Zabierajmy stąd jeszcze. No i schodzimy tędy, bo tutaj jest właściwie mój cel. Okej, tu muszę wjechać na górę. Ale najpierw bym zerknął jeszcze z tej strony, czy czegoś nie ma. No, na razie to znajduję jedynie przeciwników. Ale dobra, załatwiony. Już czuję większą moc tych broni, bo mam jednak zwiększone obrażenia. I to faktycznie czuć. Niby na pasku to bardzo mała różnica, ale jednak tak naprawdę to odczuwalne jest to. Tutaj mogę stazy zregenerować i zejść na dół. Wiecie co, na razie tam nie będę jednak schodził. Podejrzewam, że pójdę tam i tak później jeszcze. Więc na razie udajmy się jednak tą windą na górę. Skoro mam wjeżdżać na górę, to wjeżdżam na górę, a nie będę teraz schodził jeszcze niżej. To było bez sensu. No dobra, użyjmy tego. No i zobaczmy, gdzie trafimy w następnej kolejności. Okej, co my tutaj mamy? Okej, aktywujmy to i spróbujmy właśnie paliwo zregenerować. Wow. Potężne urządzenie, co? Aha, muszę teraz przyłączyć to, żeby dopiero zaczęło się regenerować. W takim razie zróbmy to tutaj. Chyba, że to nie tutaj mogę zrobić. Czekajcie, zerknę. Aha, czyli jednak dalej muszę przejść. No dobra. Wow, chciałem to zniszczyć. Dobra. Zabieramy. W tych szafkach jeszcze coś jest. Kolejne apteczki, kurde. O proszę, i kolejne ulepszenie. Szybkostrzelność i obrażenia zwiększone o jeden punkcik. Okej, tutaj najwyraźniej przyłączymy to urządzenie. Okej, manualne połączenie jest wymagane. Aha, no tak, potrzebuję teraz tak to zrobić. Dobra. Dobra, mam przeciwnika jeszcze. No tak, muszę teraz poczekać, aż doładowanie paliwa się skończy. I oczywiście po drodze będę musiał jeszcze poradzić sobie z przeciwnikami. Zanim... wow, zanim wyczekam na odpowiedni moment. No kurde, gin. Dobra. Przeładujmy znowu może. A mam ochotę teraz poużywać trochę karabinu liniowego. I też wykorzystać może shotguna. Dobra, ciągle musimy czekać najwyraźniej. Jeszcze się upewnię. Tak jest.
Okej, chyba już gotowe, co? Czy nie? Mam to odłączyć? Nie za bardzo. Dobra, w takim razie wrócę się, może tam muszę coś zrobić. Najwyraźniej. Wow! Jeszcze jeden, kurde. Tak myślałem, że tutaj ktoś będzie. Spróbujmy shotguna. Proszę bardzo. Wow. Shotgun też jest potężny, chociaż ma taką wadę, że oczywiście za bardzo nie odrąbię tym przeciwnikom kończyn. W takim razie myślę, że shotgun przyda się na dobijanie przeciwników. No i dobra. I widzę, że równocześnie przeładowuje mi zarówno dolne, jak i górne narzędzie. To fajnie. Dobra, i teraz aktywujemy sobie to. Okay, tanks full. Try again. That's more like it. Okay, I'm initiating a test fire of the shuttle's engine. Take cover. This could get hot. Okay. Eli tutaj wypróbowuje silnik i rzeczywiście działa, no bo widać było. Stupid bloody ancient techno. Oh. Oh god. Isaac, I think I just started the launch sequence and I don't know how to stop it. You what? Look, just get out of that chamber before it bakes you to a crisp. O kurde, spadamy, spadamy. Odpaliła sekwencję, dzięki czemu przez to zaraz pójdzie to wszystko z dymem. Spadamy, spadamy. Musimy teraz jak najszybciej wracać do tamtego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. O kurde, jazda, jazda, jazda. Co ona zrobiła najlepszego? No dobra, i którędy przejdę teraz? Bo nie widzę żadnej drogi. Za bardzo. Okej, tędy. Kurde, tylko że teraz chyba zły moment wybrałem. Poczekajmy, poczekajmy jeszcze chwilę. I zaraz przebiegniemy na szybko. No, no. Okej, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Czyli tutaj muszę w takim razie teraz przejść na dół. Wyjaśniło się. O nie, znowu ten, który się regeneruje ciągle. Spadać, spadać. Kurde, nie zebrałem apteczki, no ale już trudno. Initiating launch protocol. All hands, clear the launch chamber. All hands, clear the launch chamber. Beginning systems check. Okej, już systemy są sprawdzane. Nie mamy wiele czasu naprawdę. Jazda, jazda. Którędy teraz? Tutaj. Szybko przewołajmy tą windę. I słyszę jeszcze gdzieś przeciwnika. Gdzie? Tutaj. Giń, giń. Zwolnijmy go. Dobra, winda jest już. Wjeżdżamy na górę. Szybciej, szybciej. Dobra, jazda, jazda, jazda. Naprawdę nie ma czasu, no. Którędy teraz? O, to jest pytanie. Tutaj. Szybko, 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 szybko. Wow! Jeszcze jeden. Ach, kurde. Jeszcze z tej strony, no skubany. Przywołajmy tą windę, jazda. Gdzie on jest? Tutaj, z tej strony chyba jakoś przeszedł. Zwolnijmy go. Dobra, winda już jest. Wow, jeszcze jeden, no kurde, bez jaj. Ginże wreszcie. Spadamy stąd, na drugą stronę? Nie, tutaj. O kurde, mało brakuje. If the shuttle launches before it opens! Son of a bitch! Alright, I'll check the gears! No serio, jeszcze musimy coś naprawić, o kurde. Dobra, ale wiecie co, to jest dobry moment, żeby sobie zregenerować życie tymi małymi apteczkami. Wykorzystam je przy okazji. Dobra, i którędy ja muszę przejść? Jeszcze zobaczę. Chyba w prawo. Tak jest. No dobra, to lećmy szybciej. Ja cię kręcę, już myślałem, że stąd będę spadał, a tutaj jeszcze jakieś problemy. Zobaczmy. Okej, muszę zjechać na dół. No to jazda, jazda, Isaac. Naprawdę nie ma czasu. Wszystko płonie dookoła, jeszcze w dodatku mnóstwo przeciwników. Jakby tej całej dramaturgii było jeszcze mało. Dobra, którędy? Tutaj. No to lecimy. Znowu kurczę te płomienie. Okej, wcześniej to było zamknięte, teraz możemy to otworzyć dopiero. No i znowu słyszałem przeciwnika. Wow! Dobra, tędy muszę lecieć. Tam już nawet nie będę sprawdzał drugiego przejścia. Tutaj jeszcze coś mam. W szafkach. Dobra, zabrałem. I tędy? Tak jest. Dobra, sprawdzanie systemów zostało zakończone. Uff, a my tymczasem wjeżdżamy na górę. Spróbujemy to naprawić i mam nadzieję, że się uda. O kurde! Something wedged in the gears! Looks like military ordnance. I'm gonna try to clear it. Explosive. Oh god, be careful, Isaac. O kurde, mam, muszę tutaj
pozbyć się tego wszystkiego. Tylko że jak? Muszę to po prostu zestrzelić? Chyba tak. Nie no, jednak nie za bardzo chyba. Okej. Czekajcie, tutaj muszę coś zrobić. Dobra, spróbujmy. Aktywacja. Wow, rzeczywiście. O kurde. Przylgnęło to do tego. No dobra, jeśli mówiliście, że za mało strzelaniny jest w tej grze, no to proszę bardzo. Właśnie mamy więcej strzelaniny. O kurde, jestem tutaj za sterami działka i muszę eliminować masę przeciwników, którzy tutaj trafiają. Jeszcze przy okazji muszę eliminować te wybuchające elementy, bo one blokują ten silnik, czy cokolwiek to jest. Ajajaj. Zginąłem? Serio? Wow. No dobra, chyba to miałem energię i ona mi spadła już do końca. Ellie tutaj mówiła, że już ostateczne odliczanie jest włączane. Kurde, muszę znowu tutaj na górę wjechać. To wiecie co, w takim razie może zrobię cięcie teraz. Dobra, znowu jestem w tym samym momencie co wtedy. I teraz mam nadzieję, że mi się uda. Widzę, że mogę bez przerwy normalnie tutaj ciągle strzelać. Nie przegrzewa się to działko, więc tyle dobrego przynajmniej. Wow. O kurde. Bez jaj, trzymaj się, Isaac, trzymaj. Jezu, co tu się dzieje? Wszystko wybucha dookoła. Wow! Ożeż, kurde. You did it! He did it! Yes! Thank God, Isaac! Attaboy, Isaac! Okay, everybody. Let's get the docking bay ready to receive the shuttle. Isaac, we'll see you when you get back. Dobra, wszyscy tutaj byli wyjątkowo podekscytowani tym, że nam się udało. Gra jest zapisana i trochę spokoju wreszcie, a więc w tym momencie odcinek zakończymy. Wow, co tu się działo? No i faktycznie, teraz akurat mieliśmy bardzo dużo strzelania, tak więc to tyle, jeśli chodzi o klimaty survivala horrorowe. Ale podoba mi się w tej grze to, że jest zarówno trochę strzelania, jak i trochę takich, może nie elementów grozy, ale właśnie takich momentów podobnych do poprzednich części, gdzie po prostu walczymy z pojedynczymi przeciwnikami, którzy nagle wyskakują. Tak więc cały czas gra mi się podoba bardzo i jeszcze na ostateczne werdykty przyjdzie pora, no ale dalszy ciąg wydarzeń oczywiście zobaczycie w kolejnym odcinku, który zapewne pojawi się jeszcze dzisiaj, więc do usłyszenia. Cześć!